Otwartość będzie kluczowa dla firmy, aby być dobrze przygotowanym do zmieniającego się świata. Rzeczy, które 5 lat temu wydawały nam się abstrakcyjne lub dopiero raczkujące, obecnie w pełni funkcjonują w naszym świecie, zaczynając od recepty, kończąc na pracy zdalnej, a nawet na zdalnych operacjach. Więc otwartość na zmiany jest absolutnie kluczowa. Dodatkowo trzeba będzie połączyć dwie rzeczy. Z jednej strony technologię, i to jest oczywiste, platformy dla pracowników, rozwój technologiczny aplikacji po to, żeby to wszystko płynnie działało, ale z drugiej strony nie należy pamiętać o pracowniku, bo on będzie najważniejszy. Więc jego dobrostan, to, żeby miał zapewnione wsparcie emocjonalne, żeby miał zapewniony taki kontakt z człowiekiem, human to human, oraz rozwój pakietów wynagrodzeń również w oparciu o benefity dostosowanych do pracownika będzie absolutnie kluczowy w nadchodzących zmianach, bo będziemy tych pracowników ściągać nie tylko z Polski, ale z całego świata, bo stajemy się rynkiem już bardzo konkurencyjnym wobec dużej części świata, ale musimy być do tego przystosowani, zarówno pod względem oferty, jak i jakości zarządzania, jak i takim przystosowaniem kulturowym.